W tym filmie zamienimy kilometry na metry i centymetry. Warto na początku pamiętać, że 1 kilometr jest równy 1000 metrów. 1 kilometr to 1000 metrów. Zatem 2 kilometry, ile to metrów? To 2 razy 1000 metrów. To 2 razy więcej niż kilometr. 2 razy 1000 to 2000 metrów, czyli 1 km to 1000 metrów, 2 km to 2000 metrów. 11 km zrobimy analogicznie. To jest 11 km, a każdy kilometr ma 1000 metrów. 11 razy 1000 to 11 tysięcy. W porządku. Teraz przeliczmy te odległości na centymetry. Warto wiedzieć, że 1 metr to 100 centymetrów. 1 metr to 100 centymetrów. Zatem jeżeli mamy tutaj 2000 metrów, to ile to będzie centymetrów? To będzie 2000 metrów, a każdy metr to 100 centymetrów, czyli to jest 2000 razy 100. To jest równe 200 tysięcy. Czyli 2 kilometry to 2000 metrów, lub 200 tysięcy centymetrów. Sporo, prawda? Zastanówmy się, jak to będzie tutaj. To będzie 11 tysięcy metrów. 11 tysięcy metrów. Każdy metr to 100 centymetrów, czyli to jest 11 tysięcy razy 100. A to jest równe ile? 11 razy 1 to jest 11. I teraz 1, 2, 3, 4, 5, 0 jest do spisania. 1, 2, 3, 4, 5. Oddzielę grupy trójek, żeby odczytać tą liczbę. To jest 1 milion 100 tysięcy centymetrów.